Siemanko, z tej strony Kolis, a dziś nagrywam trzeci odcinek z serii Typowa Polska Wieś V2. Dziś witam Was w moim ciągniku MTZ-cie i już pewnie wiecie, co będziemy dziś robić. Będziemy dzisiaj belować. Chciałbym jeszcze Wam tylko pokazać jedną rzecz. Tak, jeżeli oglądaliście filmik poprzedni, to widzieliście, że tego pola nie było skoszonego. Tego pola nie było skoszonego i tego pola nie było skoszonego. Przed odcinkiem skosiłem sobie te dwa pola. Więc żeby się tutaj nie zanudzać, żeby Was tutaj nie zanudzać, będziemy już to belować. Mam tutaj taką trasę, ona się jakoś tak dziwnie nazywa. Belarka, oczywiście belarka, się nazywa nam jakaś PRF 180. No ale mamy tego starą i chciałam zobaczyć, jakie z niej wylatują, ale nie, niestety wylatują nie na sznurek bele, tylko na siatkę, więc... Ale do takiej belarki na siatkę, no ale już trudno. Dobra, czyli sobie włączamy już tutaj wszystko. Zobaczmy, co to robi. Nie wiem, czy ja tego nie podniosłem przez przypadek, tak podniosłem. Dobra, możemy już belować. Tutaj z tego pola dużo nie będzie, ale tutaj jeszcze mamy te. I no i sobie dzisiaj to sprasujemy. Dlaczego zapytasz, możecie mnie zapytać, dlaczego robię bele, a nie ciuki? A to z tego powodu, że bele mi się przydadzą na przykład dla krów, bo na pewno będziemy mieli w przyszłości krowy. A ciuki już bym nie mógł ciuków, bo ciuki można tylko sprzedać, bo ja mam tylko te małe. Bo tych dużych to na taką dużą pracę nas nie stać. Dlatego robię bele. I ciuki, w ciukach jest też to ułatwienie, że można sobie... Że przyczepa nam to samo pozbiera. No, ale my sobie to samemu dzisiaj pozbieramy. Nie wiem, czy w tym akurat odcinku. Nie wiem, czy w tym odcinku, ale postaramy się w tym jeszcze odcinku to pozbierać, tylko no, trochę będzie ciężko. Dobra, teraz te pole. Teraz te pole sobie sprasujemy, wejdźmy tędy. No. Dawno strasznie nie prasowałem w farmingu, więc... No dobrze, i mówiłem, że będziemy orać w tym odcinku, pod poprzednim odcinkiem, ale musimy to pierwsze sprasować, bo bele nam się na pewno przydadzą do krówek, ale możemy to się sprzedać. A jakbym to zorali, to bym, no, nic z tego bym nie mieli. Znaczy, mielibym tylko z ziarka i widzicie, że mam tam trochę więcej pieniędzy. Więcej pieniędzy, no, z tego... z pola, no bo ze zbiorów z pola dostałem oczywiście pieniądze, no bo sprzedałem to. Nie mam dowodów na to, że to kosiłem samemu jakoś. No możecie w tym momencie tylko mi uwierzyć, bo naprawdę kosiłem. O kurna! O kurde. Czy ja naprawdę jechałem na darmo? Ja jechałam na darmo, naprawdę. Tak, oczywiście. Oczywiście, jechałam na darmo jedną drogę. Tylko ja nie wiem, gdzie mam teraz to po prostu wywalić. Bele. Dobra, tutaj co jesteśmy, bo jak zacząłem, to już miałem 100%. I ja na darmo jechałem, kurde. Przepraszam, zagadałem się. No, ale... No nic. Mogliście to zauważyć, że jadę, ale nie hejtujcie mnie. I siedziałem nad tym, myślałam, że ta belarka nie działa, bo siedziałem nad tym, jakoś dawno nie belowałem, to siedziałem i sprawdzałem, jak otworzyć to klapę od belarki. Chodzi mi o tą klapę. O tutaj, co się tak wylatuje bela tędy. O to mi chodzi. Nie umiałam tego otworzyć. Cały czas próbowałem X-em, ale to X-em to chyba w 11 się robiło. A tu trzeba o kliknąć. No, to trochę zmiany są. I męczyłem się nad tym. Zmieniałam ciągnik na Ursusa, na tego mojego C60. Na 60 zmieniałem. Zmieniałem też na 912. No, ale nic nie szło. I znów zmieniłem na tego.
No i kliknąłem wszystkie klawisze na klawiaturze i wyszło, że to O trzeba. No, ale się już jest ok. Kurde, tutaj są jakieś kamiuty, czy to co jest. Nie wiem. Dobra. Już malutko tutaj nam zostało. I to jeden minus w tej dolarce jest taki, że tu nic nie pika. Trzeba patrzeć, trzeba uważnie no, na to. No uważnie po prostu belować, żeby na darmo nie jeździli tak jak ja przed chwilą. Odjedźmy sobie kawałek, zamknijmy. No i jedziemy dalej. Ogólnie po tym odcinku planuję sobie to no sobie z jedne pole, może dwa jak się uda, po prostu zorać po tym wszystkim. No ale nie wszystkie pola już są skoszone. Poza odcinkami będę tam będę no kosił te pola, żeby na odcinkach was nie zanudzać. Myślałem, że ta bela jest na ulicy, ale jednak nie. Przejedźmy sobie uliczką. Tutaj. Powinienem pierwszy poprzecznik zbelować, no. No ale no, to już nic. Dobra, co mamy? Ajajku, jaki ja jestem głupi. Mamy już 100%. Chociaż możemy sobie tutaj to wyrzucić. No i znów na darmo jechałem? Czyżby? Nie wiem. Dobra, trudno. Teraz tutaj sobie to przy okazji zrobimy, bo zostałem kawałek tam. Jak kosiłem to, został kawałek. No co to jest? Ja przecież włożyłem do brasy. Trudno, kawałek zostanie. Ja bo na koniec to zrobię. Co to nie robi? A, bo nie było opuszczone. No, pozdrawiam. Pozdrawiam mojego brata Piotrka. Na pewno ogląda ten odcinek. On powiedział, że właśnie w tym odcinku zbelowali, więc pozdrawiam. Dobra. Co my tu jeszcze mogę wam powiedzieć? Odcinki powinny się pojawiać na zmianę z Eurotracka i z Farminga, więc no trochę spoko. Chyba, że chcecie inaczej, inną wersję. Inną wersję na przykład Eurotrack dwa razy i symulator dwa razy i potem na zmianę, tak? Napiszcie jak wolicie w komentarzu. A ja będę będę po prostu wiedział jak kręcić. Ale na razie myślę, że ta moja pierwsza opcja będzie najlepsza. Nie wiem, czy też tak myślicie, napiszcie w komentarzu. Też ostatnio nie umiem powiedzieć. Próbowałem robić live'y na hitboxie. Pewnie powinny też być niedługo live'y, ale jeszcze trzeba to trochę ogarnąć. Z nim się zagadałem. No, ale to nic. Jak nic. Wiecie co, ja będę mniej gadał, ale więcej będę robił. Będę trochę się skupiał na gierce, ale ja muszę powiedzieć, bo live też właśnie planowałem robić, ale mi to... Znaczy wychodzi, ja bym to zrobił, wszystko dobrze, ale jest problem z internetem. No bo internet dobrze z live'ami nie działa. Coś tam laguje i w ogóle się nie pojawia. Znaczy, jakby się pojawia, tylko strasznie takie są lagi. Ściny takie, że nie dałoby się tego live po prostu oglądać. Więc muszę jakoś porobić to. Słyszałem, że jest taka opcja jak zrobienie live'a na znaczy internet wziąć z telefonu. W taki sposób, że połączyć telefon z komputerem i żeby live'y mieć z internetu z telefonu, ale nie wiem czy tu jest jakaś różnica, czy z internetu, czy z telefonu, czy z komputera normalnie. Nie widzę żadnej różnicy, ale chyba raczej jest jakaś z tym różnica, jak tam właśnie tak jest. No. Dobra. Zostały jeszcze nam tutaj dwa pasy, potem sobie jeszcze poprawiamy. Za chwilę tylko skończymy jeszcze te przyczniaki.
zgrenujemy. Powinienem to zrobić na początek, ale no. Muszę się cofnąć. Tak, muszę się cofnąć. Bo zostały pożary. Dobra. Ogólnie w Euro Truck mam chyba 56 tam tysięcy. Trochę sobie jeszcze gram. Pewnie jak będzie odcinek, będę miał około 60 tych tysięcy. Trochę więcej. No bo ja co dzień gram w tego Drakka Multiplayer. Więc też polecam wam Euro Truck Multiplayer. Gram na serwerze Europa 2. Tylko musicie, jest wymaganie takie, że musicie mieć pełną wersję Euro Trucka. No inaczej nie zagracie, no już tak niestety jest. No jakby nie było, jakby można było grać na niepełnej wersji, no to oczywiście każdy by były zamulane serwery, by nie można było wbić. Ale no dobrze zrobili, bo trzeba mieć pełną wersję i nie ma tutaj żadnego ale na przykład ja nie mam wersji, bo mnie nie stać. No, no pozbieraj na przykład, pozbieraj trochę, pozbieraj na święta, powiedz, że chcesz na przykład Euro Trucka. No niestety tak już jest, ale w sumie dobrze. Tylko trzeba uważać też na trollerów. Troller na pewno każdy wie, ale dla tych, którzy nie wiedzą, powiem, co to jest. Troller to taka osoba, która nie daje pograć na przykład innej osobie, tylko po prostu za na przykład jedziesz sobie drogą, autostradą, jedziesz normalnie, wszystko fajnie się cieszysz, jedziesz super. Okej. I tutaj nagle taki pan sobie jedzie, wyprzedza ciebie, no i hamuje. I hamuje, żeby w ciebie walnąć, żebyś ty w niego walnął, bo ty na pewno nie wyhamujesz w tym czasie. I no i walniesz w niego, masz uszkodzenia, potem dojedziesz na miejsce i nic z tego pieniążków nie dostaniesz. No i tak się kończy gra, ale jest dobra opcja, bo jeżeli masz nagranie, że masz dowód, że on ci coś tam zrobił, ten troller, że zjechał ci drogę i coś tam się stało, możesz to zgłosić na forum, ale musisz mieć dowód. Musisz mieć na to dowód. Nie dowód osobisty, nie o to chodzi, tylko dowód na to, że on ci zjechał drogę, bo jak nie będziesz miał dowodu, no to nikt nie będzie miał pewności, czy zbanować tego, bo jakby tak każdy bez dowodu, no to mało graczy na pewno by grało, bo cały czas by banowano. Ale dobra, mamy, będzie stówka, dobrze, mamy stówę. No, już tutaj drugiej belki nie będzie, ale coś tutaj jeszcze się uzbiera. Dobra. I będziemy sobie powoli to wszystko zbierać. Dobra. Możemy już wyłączyć prasę, podnieść, wyłączyć i jechać na farmę. Dobra. Jedziemy na farmę. I weźmiemy 912 naszego Ursusa. I pozbieramy. Na razie sobie ustaniemy tutaj, gdzie jest pryzma. Pryzma. Nie wiem, tu jest pryzma. Albo nie. Albo tak. Na kukurydzę po prostu. Na kiszonkę. Dobra, bierzemy to. Coś mi tutaj. Czekajcie. Co? No bez jajców. Tak, jak skręcam kierownicę w lewo, to mi się to podnosi do góry, a jak do dołu, to mi idzie na dół, no trochę ciekawie, dlatego, a jak zrobię to na klawiaturze, to nie będzie tak, czyli kierownicę muszę na razie odłożyć na bok i ładować muszę normalnie, dobra, ładować muszę na klawiaturze, ale nie będzie z tym jakiegoś problemu. Już sobie przygotowałem przed tym... Kurde, kierownica, coś mi tu trzeszczy. Już sobie przed tym przygotowałem szczepem. Żeby tylko po prostu wycofać i... O kurna. No i znów po odcinku będę musiał siedzieć i naprawiać moją 60 biedno. No ale... Już taki jestem, już tak... Niestety... No i tur też będę musiał naprawić. Mam nadzieję, że jeszcze na ten odcinek tutaj wystarczy, na ten tur, że się już, no kurde, trochę się zgięło, no ale
No, no już tak jeżdżę niestety. Dobra, postawmy sobie tutaj przyczepę i możemy ładować belkę. Od razu mówię, że nie jestem profesjonalistą w ładowaniu tutaj naszych belek, więc mogę to robić trochę nieprofesjonalnie. Lecz myślę, że jakoś to nam będzie wychodzić. O kurna. No i belka mi wypadła z wideł. Twoja siatka się urwała. Kurna no. Dobra. Co tak latasz, ta belka? Lata. Jak upadł. Dobra. Mam to, mam to. Mam belkę. Dobra, mam belkę. Jeden, ale coś nierówno. Mam belkę, dobra. Jest wszystko pięknie. Teraz tylko to musimy na przyczepkę postawić sobie. Dobra. Nie, 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 nie ten sposób. Musimy trochę wycofać. Myślę, że trochę nam to zajmie, więc... Nie wiem, czy tutaj nie zrobię time-lapse'a. Dobra, to zrobię tutaj podszyprzenie, czyli... no time-lapse, time coś tam ten, że będzie wszystko po odszyprzeniu. Dobra, to muzyczka i widzimy się za chwilę. Dobra, trzymaj. Tylko moja dziewczyna mocno kręci mnie, w tym stanie pozostać chcę. Tylko ona jedyna uzależnia mnie, jestem tylko jej. Kiedy cię widzę, jak gorąco, a kiedy słyszę, ach, proszę jeszcze. Do mnie przemawia mowa twego ciała, jaka jesteś w skarbie doskonała. Tylko moja dziewczyna czekajcie chwilę, coś mi tutaj nie pasuje w tym ładowaczu, coś widzieliście w tym podszyprzeniu, jak myślałem, że będzie z jedną belką, więc ja kupię sobie normalnie widełki i zaraz do was wracam. No to do zobaczenia. Halo, jestem, już kupiłem sobie widły, te podstawowe, bez modów i od razu jak tutaj jestem, to sobie wezmę belkę, no i znów zrobię ten podszyprzone tempo, żeby było szybciej. No i zaraz do was wracam. Tylko moja dziewczyna
chcesz, czy sprowokujesz? Więc podejdź do mnie, bo nie wytrzymuję. Tylko moja dziewczyna mocno kręci mnie, w tym stanie pozostać chcę. Tylko ona jedyna uzależnia mnie, jestem tylko jej. Tylko moja dziewczyna mocno kręci mnie, w tym stanie pozostać chcę. Tylko ona jedyna uzależnia mnie, jestem tylko jej. Na 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 na. Tylko moja dziewczyna mocno kręci mnie. Tylko ona jedyna uzależnia mnie. Tylko moja dziewczyna. Tylko moja dziewczyna mocno kręci mnie. W tym stanie pozostać chcę. Tylko ona jedyna uzależnia mnie. Jestem tylko jej. Tylko moja dziewczyna mocno kręci mnie, w tym stanie pozostać chcę. Tylko ona jedyna uzależnia mnie, jestem tylko tylko tak udało mi się załadować te bele. Myślę, że więcej nie będę belował, tylko będę ciukował, chociaż trzeba czasem to pobelować, bo trzeba coś dać dla tych krówek. Mieszankę tam trzeba zrobić z jeszcze trawy, to będzie trzeba jeszcze potem trawy kosić. Dobra, ale ja się w tym momencie z wami będę żegnał. Jeżeli wam się odcinek spodobał, możecie dać łapkę w górę, zasubskrybować mój kanał i żeby być z innymi filmami na bieżąco. No i to jeszcze raz wam pokażę dookoła, jak to wygląda. Wiem, jestem profesjonalistą w ładowaniu bel. Muszę się zapisać na jakiś taki konkurs ładowania bel, bo... O nie! Nie. O dobra, jakoś się tutaj umieściła. No dobra, teraz się z wami żegnam i do następnych odcinków. Siemano!